Chwała Bogu. Pomódlmy się na początku, zanim cokolwiek zacznę mówić. Panie, proszę Ciebie, prowadź to słowo, prowadź mój język, Panie, abym niczego, Panie, tutaj nie sknocił, Panie, ani nie powiedział czegoś, czego Ty byś nie chciał. Amen. Dzisiejsze słowo, które będę do Was mówił, zatytułowałem Być jak Abraham. Być jak Abraham. I właśnie dzisiaj chciałbym skupić się na kolejnej postaci ze Starego Testamentu, w sumie znowu z Księgi Rodzaju, a właśnie jest ją Abraham. Prędzej Abram, później Abraham. Ale zanim zacznę cokolwiek mówić o Abrahamie, pozwólcie, że opowiem Wam o takiej pewnej sytuacji i zadam Wam później pytanie. Otóż było sobie dwóch braci. Jeden z nich był Adam, miał 18 lat, a drugi z nich to był Bartek, miał lat 11. I obydwaj lubili grać w piłkę. Mieli jednak rodziców, którzy gdzieś tak trzymali dom bardzo rygorystycznie, twardymi zasadami. Nie przekraczali ich specjalnie często, a nawet można powiedzieć w ogóle. Starali się przyzwyczaić chłopaków do tego, by słowo, które powiedzieli, było szanowane. I pewnego razu do pokoju Adama wbiega Bartek i mówi: chodźmy pograć w piłkę na godzinę. Wiem, że rodziców nie ma, ale mama mi mówiła, że możemy pójść pograć na godzinę. Bo wyjechali na dłuższą podróż, więc żebyśmy się nie nudzili. Jednak tak naprawdę prawda była inna. Oni nie mogli wyjeżdżać, wychodzić gdziekolwiek, kiedy rodziców nie było. Mieli po prostu zostawać i pilnować domu. Ale że Adam też lubił bardzo grać w piłkę, długo się nie zastanawiał. Poszedł z Bartkiem. Gdy po godzinie wrócili, zostali w domu rodziców, którzy akurat musieli się wrócić po ważne dokumenty. Rodzice byli bardzo zdenerwowani. Za wszystko oberwał Adam. Bartkowi uszło płazem. Był młodszy, był perełką w oczach. Ale oberwał się Adamowi za to, że był, że dał się zmanipulować młodszemu. Że znał zasady, ale ich nie przestrzegał. Jak myślicie, kto tak naprawdę powinien tu oberwać? Adam? Jak myślicie, kto powinien oberwać? Adam powinien oberwać. Po części niby tak? Zrobił coś złego, tak? Wyszedł. Ale kto tak naprawdę zawinił tej sytuacji? Bartek, tak? Bartek zawinił tej sytuacji. To Bartek skłamał. Bartek podpuścił brata. I wiecie? Ta historia jest troszkę podobna do takiej jednej, nad którą zawsze się zastanawiałem. Właśnie nad historią Abrahama. A szczególnie nad taką jedną jego historią. Dlatego otwórzmy sobie, przeczytajmy ją. Dwunasty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy też Księgi Rodzaju, od 10 wersetu. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się zbliżył do Egiptu, rzekł do swojej żony Sary: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona i zabiją mnie, a cię zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczył Abramowi dobrodziejstwa, także miał owoce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlatego powiedziałeś: ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprawili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Widzimy tam historię. Widać ewidentnie, po czyjej stronie stoi tutaj wina, tak? Chyba nie mamy wątpliwości. Kto tak naprawdę tutaj zawinił? Widzimy, że to Abram. Postanowił skłamać,
namówił żonę do kłamstwa. I tak naprawdę zawsze najbardziej żal mi to było Faraona w tej historii. Faraon najbardziej oberwał. A Abraham jakkolwiek oberwał? Nie! A Abraham jeszcze dostał, jeszcze odszedł z tym wszystkim, co miał. Najbardziej przy tym zyskał. I wiecie, zawsze się zastanawiałem nad tym. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego mu się nie oberwało za to? Dlaczego to bydło, to wszystko mu nie poginęło? Ale on to zyskał i poszedł sobie jeszcze. Wiecie, i tak naprawdę, żeby odpowiedzieć sobie troszkę na to pytanie, to trzeba troszkę zastanowić się nad Abrahamem. Kim był, jaki był, szczególnie nad jego cechami charakteru. Wiecie, jedną taką cechą, którą ja tutaj widzę i myślę, że wy też widzicie, jest spryt. Abraham był bardzo sprytny. Ta cecha w sumie przejawiała się w jego życiu dość długo. W wielu przypadkach. Nie wiem, czy pamiętacie później, kiedy już był zwany Abrahamem, jak w swoim sprycie, można powiedzieć, kłócił się z Bogiem, trochę przekomarzał nad Sodomą. A może, a jak będziesz tam 40, Boże, to ich ocalisz? Tak, ocalę. A to spytam jeszcze, a może jak będzie ich 35, to też ich ocalisz? I tak zszedł do 10 przy Bogu. Tak w swoim tak sprycie starał się zobaczyć, do jakich granic może Boga doprowadzić. Na ile może sobie pozwolić? Był bardzo sprytnym człowiekiem. Ale tak naprawdę nie ta sytuacja, nie ten moment w jego życiu, kiedy spryt tak naprawdę mu pomógł, nie to, że kazał Saraj kłamać, uratowało go z tej sytuacji w Egipcie. Nie ten moment, nie ta decyzja. Myślę, wiecie, jaka decyzja tak naprawdę zadecydowała o tym, że Abraham wyszedł cały z Egiptu i Bóg mu nic nie zrobił? Ponieważ jak widzimy parę wersetów prędzej, Abraham wybrał dobrze. Myślę, był sprytny. Widzimy, że Bóg do niego przemówił. Powiedział mu, że będzie mu błogosławił, że on będzie błogosławieństwem dla innych, że ci, którzy będą mu błogosławić, będą błogosławieni, ci, którzy będą go przeklinać, będą przeklinani i że będzie ojcem wielu pokoleń, licznego ludu. Myślę, że Abraham tak sprytnie sobie, myślę też, wtedy też sprytem nie grzeszył. Poszedł za Bogiem. Poszedł właśnie za tym Bogiem. W swoim sprycie, można powiedzieć, wybrał dobrą stronę. Powierzył swoje życie właśnie temu Bogu. I poszedł tam, gdzie Bóg mu kazał. I widzimy, co się później dzieje. Widzimy tę sytuację w Egipcie, gdzie Abraham, nic mu się nie dostało. Naszym takim ludzkim patrzeniem powinno mu się dostać. Chociaż coś. Ale mu się nic nie dostało. Tylko dlatego, że miał olbrzymie plecy za sobą. Szedł za nim ktoś, kto był potężny. I wiecie, my dzisiaj możemy być sprytni w ten sposób. My dzisiaj możemy dobrze wybrać. Możemy dobrze wybierać. My dzisiaj możemy pójść za głosem tego Boga. Możemy tak naprawdę pójść za i wypełniać Jego wolę. Znaczy, to jest to myślę, najcięższe pytanie, na które czasami trudno nam odpowiedzieć. Co jest Jego wolą? Co jest wolą Boga dzisiaj dla nas? Możemy strzelać. Może niektórzy z nas nie wiedzą. Może niektórzy wiedzą, ale jakoś za nią nie idą. Ale czasami najtrudniej jest zadać sobie te pytanie i być pewnym, że ta rzecz jest wolą Boga. I ja dzisiaj nie chciałbym każdemu z was osobno mówić, jaka jest wola dla ciebie. Chciałbym powiedzieć o jednej szczególnej rzeczy. I zazwyczaj nie lubię gdzieś skakać po Biblii między wersetami, ale uznaję, że dzisiaj trafny będzie przeczytać jeden inny werset. Troszkę w sumie podobny do tego. Dlatego chciałbym, abyśmy jeszcze otworzyli w jednym miejscu Biblii. Bo to na myślę pokaże jedną rzecz. To też będzie o Abrahamie. Otwórzmy sobie na Hebrajczyków 11 rozdziale. Od 8 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, i widząc, dokąd, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obcyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izajakiem i Jakubem,
współdziedzicami tej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przedto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gościami i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność do niej powrócić. Lecz oni zdążali do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydził się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Widzimy słowa też o Abrahamie. I myślę, że w tych słowach jest zawarta wola Boża. Bo co mówi ostatni fragment? Bóg nie wstydził się, nie bał się nazwać ich Bogiem. Znaczy, że coś w tym było. Że robili coś, co Bogu się podobało. A myślę, tym czymś jest właśnie szukanie tej niebiańskiej ojczyzny. Ale co to znaczy? Szukać tą niebiańską ojczyznę. Myślę, że znaczy to nie starać się na śmierć zabierać sobie skarbów na tej ziemi. Myślę, że nie znaczy to na pewno tego, by w nerwach i wszystkim budować sobie jakieś super schronienie na ziemi. Ugruntowywać się tu. Zabezpieczać. Ale znaczy to przede wszystkim, by widzieć dalej. Widzieć lepszy cel. Godny poświęcenia. Cel, jakim jest dla nas już osobiście. Iście za Chrystusem. Głoszenie Jego Ewangelii. Wystawianie się może czasami na zniewagi, na zdziwienie, na, można powiedzieć, złe miny od ludzi, na jakieś pieczętowanie nas, przylepianie nam, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakiś plakietek, że jesteśmy tacy, a nie inni. Jest to na pewno budowanie Królestwa Bożego, tego, jakim ono jest. Staranie się, aby ono było jeszcze większe. Aby coraz więcej ludzi mogło w nim uczestniczyć. A nie budowanie naszych portfeli ani majątków. I zdzieranie sobie nerwów z tego powodu. Ale tutaj może się wam nasunąć pytanie. Mi się na początku bynajmniej nasunęło. Skoro tak, skoro Abraham właśnie był tym mężem, który się Bogu podobał, to czemu w nim taka postawa, że chciał jak najwięcej zyskać w tym Egipcie? W końcu szukał lepszej ojczyzny. Nie tego, co tutaj. By jego postawa była jedna. Jak najwięcej zyskać w tym Egipcie. Jak najbardziej ograbić faraona. Co na to powiemy? Mijają się te słowa ze sobą? Myślę, że nie. Bo fragment w Hebrajczyków nie opisuje Abrahama. Opisuje kogoś innego. Myślę, opisuje Abrahama. A co za tym idzie? To, że nie wiem, czy widzicie, sytuacja w Egipcie to była jedna z pierwszych sytuacji, z którą zmierzył się Abraham. On jeszcze wtedy nie był osobą, która znała w pełni tego Boga, któremu zaufała. On jeszcze był człowiekiem, który miał wiele błędów, wiele, że tak powiem, uszczerbków w sobie, wiele rzeczy, których, że tak powiem, nie potrafił robić. Wiele takich problemów, zwątpień. Już jak widzimy Abrahama w tej sytuacji, to on jeszcze chciał wiele zyskać. On wyszedł co prawda z giczy i wiedział, że na swój ludzki rozum, że musi coś zyskać. I my wielokrotnie nie jesteśmy też święci, nie jesteśmy idealni, ale to nie znaczy, że w naszym życiu nie możemy kroczyć za wolą Bożą. Bo co widzimy a propos Abrahama, a propos tej historii? Widzimy jedną rzecz. Że Abraham nie miał gdzieś tam błędów, jakichś tam własnych dążeń, jakby kłócenia się z Bogiem o swoje. Ostatecznie co robi? Poświęca swoje dziecko.
Jest gotów je poświęcić. Naprawdę. Jest gotów go tam tym sztyletem zadźgać. Patrzcie, kogo chce zadźgać. Osobę, która miała być wypełnieniem obietnicy, logicznie biorąc. Tak? To był jego potomek. Bez tego potomka to jakie on stworzy olbrzymi lud? Umrze i po Abrahamie, i po jego ludzie. Ale on, widzicie, z wiarą, nawet dla tego potomka, jest gotów wypełnić wolę Bożą w tamtym momencie. Myślę, że ten człowiek olbrzymio się zmienił i potrzebna by była ta cała sytuacja, te wszystkie sytuacje, jakie były na jego drodze. Utrata przyjaciela i cała reszta. Myślę, że musiał wiele przejść, tak jak i my musimy. Ale przede wszystkim jednej rzeczy Abraham nie stracił. Celu. Tego, by wypełnić wolę osoby, która go powołała. Boga. Mimo swoich błędów nie stracił jednego. Właśnie tego celu. Szedł. Co prawda po drodze lubił sobie czasami to zagarnąć, to. Ale ostatecznie widzimy, zrobił jedno. Wypełnił wolę Bożą. Wypełnił obietnicę. Widzimy, że doczekał się olbrzymiej obietnicy. Widzimy dzisiaj ten lud, który wyszedł z Abrahama. Jest liczny. Dotrzymał mu obietnicy. Bóg był jego przyjacielem. Tylko dlatego, że on zaufał Bogu. Poszedł w jego woli. Szedł w jego woli. Szedł tam, gdzie Bóg mu kazał. Myślę, że mogę jeszcze raz przeczytać, dlaczego on to wszystko robił. Te parę wersetów. Bo ci, którzy tak mówią, ci, którzy tak robią, też jak Abraham, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, tak jak Abraham, byliby mieli sposobność, żeby do niej wrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do tej niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. My bądźmy jak Abraham. Aby Bóg nie wstydził się nazywać naszym Bogiem. A nie będzie się wstydził, jeżeli pójdziemy za jego wolą. Będziemy je szukać. Wiecie, być może dzisiaj my naprawdę nie widzimy jakiejś woli Boga dla naszego życia. Może tak jest. Może gdy masz relację z Bogiem, to nie czujesz, że to jest relacja z przyjacielem. Tylko z kimś, kto oczekuje. Tylko w ogóle z jakąś inną osobą, ale nie nazwiesz tej osoby przyjacielem. Może tak czasami odczuwasz. Może naprawdę w twoim życiu nie czujesz tego, że Bóg jest twoim przyjacielem. Modlisz się, on nie odpowiada. Ani razu. Robisz wiele rzeczy, ale nic. I może się zastanawiasz, czy właśnie wypełniasz jego wolę, czy nie. Może dlatego, że nie wypełniasz. Może to tak być. Ale dzisiaj właśnie, gdy nie znasz tej woli Boga dla twojego życia, w której mógłbyś iść i pójść za Nim na zatracenie, poświęcając wszystko, to módl się dzisiaj ze mną. Ja naprawdę nie wiem, jaka jest wola Boga dla twojego życia. Dla Abrahama była inna. Dla Izajasza była inna. Dla wielu innych była inna. Dla ciebie też jest konkretna. A jeżeli jej nie znasz, to módl się dzisiaj ze mną. Możemy modlić się później. Możesz rozmawiać ze mną, z Wojtkiem, z wieloma innymi i szukać tej woli. A na pewno ją znajdziesz. A gdy już ją znajdziesz, to pójdź za nią, bo jest warto. Bo widzimy, jakiego przyjaciela możesz zyskać. Jak wielkiego przyjaciela możesz zyskać. A ja ci mówię, że jeżeli ją znajdziesz, albo już ją znasz, a za nią nie idziesz, to możesz wiele stracić. Jeżeli będziesz się oglądał do tyłu, możesz stracić jak żona Lota. Patrz jak Abraham do przodu. Patrz na ten cel. Jeżeli Bóg ci już go wytyczył, i idź za nim. Naprawdę będziesz miał olbrzymie plecy za sobą. I nie będzie tak, że nie będziesz ich czuł. Będziesz odczuwał to w ogromny sposób. Naprawdę ogromny. Bądź jak Abraham. Bądź w Bożej woli. Szukaj jej. Amen? Pomodlimy się o to. Panie, Ty, Panie, wiesz, że jest ciężko. Ty, Panie, znasz nas ludzi i znasz mnie. Ty wiesz, że często, Panie, gubimy, Panie, gdzieś ten cel. Że zapominamy, Panie, o Twojej woli. I w pewnym momencie, Panie, stajemy i tak naprawdę beczymy, bo nie wiemy, co robić. Nie wiemy, co się dzieje. Jesteśmy zagubieni. Stajemy i, Panie, składamy ręce. Ja, Panie, wiem, że Ty z Abrahamem też nie miałeś łatwo.
Ale przede wszystkim ceniłeś go za to, że jednak ciągle szedł tam, gdzie mu kazałeś. Proszę, Panie, tak pokazuj nam dzisiaj, gdzie chcesz, abyśmy stali, gdzie chcesz, abyśmy byli. Gdzie chcesz, abyśmy głosili. Abyśmy mogli być Twoimi przyjacielami, abyśmy nigdy nie wątpili w to, że Nim jesteś, Panie, że jesteś naszym przyjacielem. Bo chcesz Nim, Panie, być. Chcesz, Panie, się do nas przyznawać. Nie chcesz się bać nazywać naszym Ojcem, naszym Bogiem, naszym przyjacielem. Tak proszę Ciebie, Panie, jeżeli być może gdzieś już zagubiliśmy tą wolę, a nam ją pokazywałeś, jeżeli nadal jesteśmy może niezdecydowani, Panie, a ją znamy, proszę, Panie, tak przekonaj nas, tak pokazuj nam to, abyśmy wybrali dobrze, abyśmy byli jak Abraham, błąd, do którego tak bardzo się przyznawałeś, którego tak bardzo broniłeś. Amen.